Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Finlandia i Szwecja coraz bliżej wstąpienia do NATO. Ambasadorowie państw sojuszu podpisali protokoły akcesyjne obu państw. W kwaterze głównej NATO w Brukseli odbyło się historyczne wydarzenie. Ambasadorowie państw sojuszu podpisali protokoły akcesyjne Szwecji i Finlandii. To dobry dzień dla Finlandii i Szwecji oraz dobry dzień dla NATO. Mający 32 narody przy stole, będziemy jeszcze silniejsi, a nasi obywatele jeszcze bezpieczniejsi w obliczu największego od dziesięcioleci kryzysu bezpieczeństwa. Mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zarówno Szwecja, jak i Finlandia były dotychczas państwami neutralnymi. To zmieniło się wraz z rosyjską agresją na Ukrainę. W związku z wyjątkową sytuacją w Europie proces akcesyjny Szwecji i Finlandii został przyspieszony. Oba państwa spełniają warunki polityczne i militarne. Szwecja i Finlandia to są państwa, które mają dobrze wyszkolone armie i nowoczesne, zaawansowane technologicznie przemysły zbrojeniowe. Mówi profesor Tomasz Kubin z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szefowa szwedzkiej dyplomacji podkreśliła, że poszerzenie NATO o jej kraj zwiększy bezpieczeństwo w regionie. Jako przyszły członek sojuszu, Szwecja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich sojuszników. Jesteśmy przekonani, że nasze członkostwo wzmocni NATO i doda stabilności w obszarze euroatlantyckim. Minister spraw zagranicznych Finlandii podziękował sekretarzowi NATO oraz członkom sojuszu za rozpoczęcie procesu akcesyjnego. Rozwój sytuacji w zakresie bezpieczeństwa światowego, w tym na południu, w coraz większym stopniu wpływa na nasze bezpieczeństwo i wzywa nas do zwiększenia bezpieczeństwa w sąsiedztwie. Terroryzm również stanowi poważne zagrożenie dla nas wszystkich. Teraz Finlandia i Szwecja mają status państw zaproszonych i mogą uczestniczyć w obradach sojuszu, nie mają jednak prawa głosu. Zanim oba kraje formalnie przystąpią do NATO, kraje członkowskie muszą ratyfikować ich protokoły akcesyjne, podkreśla profesor Kubin. Zajmie to pewnie kilka miesięcy. Pamiętajmy o tym, że każde państwo zgodnie z wewnętrznymi wymogami konstytucyjnymi ratyfikuje takie traktaty. Polski rząd zapowiedział, że wyrazi zgodę na dołączenie Szwecji i Finlandii do sojuszu. Wiadomo też, że ratyfikację poprze także opozycja. My tutaj czekać nie będziemy i od razu będziemy taki wniosek w parlamencie składać. My jako Polska od samego początku wspieraliśmy te starania. Cieszymy się, że doszło do porozumienia w tym zakresie na szczycie. Mówił rzecznik rządu Piotr Müller. Wcześniej dołączeniu Szwecji i Finlandii do sojuszu sprzeciwiała się Turcja. Ankara wydała zgodę podczas ubiegłotygodniowego szczytu NATO w Madrycie pod warunkiem spełnienia przez państwa kandydujące określonych warunków. Chodzi o ekstradycję osób podejrzanych o terroryzm powiązanych z kurdyjskimi organizacjami politycznymi. Rada Ministrów przyjęła dziś szereg ustaw, m.in. dotyczącą lądowej energetyki wiatrowej, czyli tzw. ustawę 10H. Priorytetem naszej polityki energetycznej jest dywersyfikacja energii. To źródło energii pozwoli nam dojść do kolejnego etapu dywersyfikacji. Dwa podstawowe kierunki i obszary, których dotyczy ta ustawa. W pierwszej kolejności to jest element procesu wydawania, podejmowania decyzji o lokalizacji i sposobie realizacji inwestycji lądowej energetyki wiatrowej. Na dzisiaj na sztywno mamy zasadę 10H. To, co zmienia ustawa, wprowadza przestrzeń na dialog społeczności lokalnej pomiędzy 500 metrów a 10H. Czyli przez te 30 dni, które wskazuje ustawa, będzie prowadzony dialog z obowiązkiem uczestnictwa w tym dialogu zarówno inwestora, jak i przedstawicieli władz lokalnych, tak żeby ten kompromis znaleźć. Drugi element tej ustawy na dzisiaj, mamy już te 7 giga w lądowej energetyce wiatrowej i wszędzie, gdzie te inwestycje są, bez względu na ich wielkość, ta zabudowa w odległości 10H jest zabroniona. Idąc też wstecz, wszędzie, gdzie te inwestycje są, ta zasada 500 metrów będzie obowiązywała również dla tych terenów, gdzie wiatraki już są. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur. W porównaniu z zeszłym rokiem prawie 10 tysięcy więcej uczniów zdało egzamin dojrzałości. Ponad 268 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Musieli zmierzyć się z obowiązkową matematyką, językiem polskim i językiem obcym nowożytnym.
podobnie jak rok temu nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Dodatkowo również każdy maturzysta musiał przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego, tutaj bez progu zaliczenia. Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Absolwenci najlepiej poradzili sobie z językiem polskim na poziomie podstawowym. Zaledwie 10% zdających nie osiągnęło progu zaliczeniowego, który wynosił 30%. Podobnie jak w zeszłych latach, to Królowa Nauk była dla abiturientów największym wyzwaniem. W tym roku maturę spośród wszystkich absolwentów, którzy do niej przystąpili, zdało 78,2%, niezależnie od tego, jaką szkołę absolwenci ukończyli. 15,5% absolwentów ma prawo do poprawki, to oznacza, że nie zdało egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego. Egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia. Maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, do egzaminu dojrzałości będą mogli przystąpić dopiero za rok. Wyniki tegorocznych matur pokazują, że nauka stacjonarna przynosi lepsze efekty w nauczaniu, podkreślał minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Dzięki temu, że ta praca w tym roku w szkołach była normalna, stacjonarna, to odbiło się to również na wynikach matur. Około 10 tysięcy uczniów więcej w stosunku do poprzedniego roku zdało maturę. Teraz przed maturzystami trudny wybór studiów wyższych. Rekrutacja na wielu uczelniach już się rozpoczęła. Na studentów czeka również Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczelnia oferuje wiele atrakcyjnych kierunków studiów. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, informatyka medialna, pielęgniarstwo, a także nowy kierunek – prawo. Do tego dochodzi bardzo bogata oferta studiów podyplomowych, wśród nich m.in. prestiżowy kierunek MBA. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Akademii www.axim.edu.pl. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podnosi wątpliwości, czy ustawa o Sądzie Najwyższym w jej obecnej treści odblokuje Krajowy Polski Plan Odbudowy. Prezydent Andrzej Duda reaguje zdziwieniem i wskazuje, że wcześniej z ust Ursuli von der Leyen padały inne deklaracje. Zbigniew Ziobro mówi z kolei o wilczym apetycie w Unii Europejskiej. Polski Krajowy Plan Odbudowy już oficjalnie został zatwierdzony. Są jednak warunki, które rząd musi spełnić, by środki unijne trafiły na polskie konto. Tak zwane kamienie milowe przewidują m.in. zmiany w systemie dyscyplinarnym sędziów i nie zamykają się one wyłącznie na likwidację Izby Dyscyplinarnej. Dotyczą też, o czym mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, odejścia od karania tych sędziów, którzy kwestionują status innego sędziego. Ten warunek jest wymagany, więc ta kwestia musi nadal być rozwiązana zgodnie ze zobowiązaniami, co odblokuje pierwszą wypłatę. I w ocenie Komisji Europejskiej takich zapisów brakuje w ustawie, jaką przygotował prezydent Andrzej Duda. Ursula von der Leyen mówi o tym teraz, choć projekt od dawna jest znany i w trakcie prac w parlamencie nie uległ dużym modyfikacjom. To zdumiewające, dlatego że wcześniej, kiedy ta ustawa była na etapie procedowania, kiedy ja wielokrotnie rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią von der Leyen, takie wątpliwości nie były podnoszone, więc jest to dla mnie coś nowego. Zbigniew Ziobro mówi, że Unia oszukała polskiego prezydenta i premiera. Unia Europejska ma wilczy apetyt. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chodzi o obalenie tego rządu i doprowadzenie do tego, aby Donald Tusk wrócił do władzy. Premier Mateusz Morawiecki podtrzymuje, że środki do Polski popłyną i stanie się to na przełomie roku. Z kolei rzecznik rządu tłumaczy, że żadne pismo w sprawie KPO, także takie, które wyrażałoby oczekiwania Brukseli, do Warszawy nie trafiło. Komisja Europejska w tym zakresie nie wyraziła żadnego oficjalnego stanowiska. Polska nie złożyła jeszcze wniosku o pierwszą wypłatę z KPO. Być może wtedy pojawi się oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.